W tej lekcji naszym celem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: które spośród tych trójkątów są przystające? I najpierw wypiszemy tutaj sobie cechy przystawania trójkątów, nasze postulaty. Pierwszy z nich to jest bok, bok, bok. Czyli jeśli mamy dwa trójkąty, w których mamy identyczne boki, to te dwa trójkąty są przystające. Druga cecha to jest bok, kąt, który znajduje się pomiędzy dwoma bokami i tutaj ten drugi bok. Pamiętajmy, że ten kąt znajduje się pomiędzy tymi bokami, które są o, właśnie tutaj wyszczególnione. Kolejna cecha to jest kąt, bok, kąt. I tutaj mamy dwa kąty. Specjalnie nie zapisałem tutaj bok, żeby podkreślić to, że ten bok tutaj to jest taki bok, właśnie przy którym znajdują się te dwa kąty. I tutaj trzecia cecha, którą jest kąt, kąt, bok. I z tych cech. Przystawania trójkątów z tych postulatów będziemy tutaj korzystali, aby wyłapać trójkąty przystające. Tak więc spróbujmy znaleźć sobie tutaj trójkąty, które są do siebie przystające. Skupmy się tutaj najpierw na pierwszym trójkącie. Popatrzmy, co tutaj wiemy o tym trójkącie. Wiemy, że ten bok ma długość 7. Jeden kąt, który znajduje się przy tym boku, ma miarę 60 stopni, i drugi kąt, który nie występuje przy tym boku, ma miarę 40 stopni. I możemy popatrzeć na to w ten sposób, że moglibyśmy szukać drugiego trójkąta, który jest przystający do tego trójkąta za pomocą cechy kąt, Kąt bok. I to, co jest ważne, popatrzmy, tutaj mamy 40 stopni, tutaj mamy 60 stopni, i bok, który występuje przy kącie o mierze 60 stopni, ma długość 7. To jest ważne, żeby poszukać innego trójkąta, w którym te kąty występują w tej samej kolejności. Nie mogłoby tutaj być 40 stopni, a tutaj 60. Taki trójkąt, w którym te kąty byłyby tutaj zamienione, nie byłby trójkątem przystającym do tego trójkąta, ponieważ tutaj kolejność odgrywa bardzo ważną rolę. I popatrzmy, co mamy tutaj w tym trójkącie. Tutaj wiemy, że bok ma długość 7, czyli to by się zgadzało, ale tutaj mamy dwa kąty, które występują przy tym boku, więc to nam bardziej pasuje, że moglibyśmy szukać trójkąta przystającego do tego trójkąta yy, za pomocą tutaj tej cechy kąt, bok, kąt. W tym trójkącie również mamy bok, który ma długość 7 i mamy dwa kąty, które występują właśnie przy tym boku, i tutaj to też nam nie pasuje do tego trójkąta, ale moglibyśmy wpaść na pomysł, że te dwa trójkąty mogą być do siebie przystające, ale najpierw skupimy się tutaj właśnie na tym trójkącie, do tych dwóch trójkątów sobie wrócimy. Popatrzmy, tutaj mamy trójkąt, którego ten bok ma długość 7, kąt przy tym boku ma miarę 40, 40 stopni, a ten kąt ma miarę 60 stopni. I teraz popatrzmy, to jest to, o czym mówiłem. Nie możemy powiedzieć, chociaż to jest kuszące, że ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta, ponieważ przy boku o długości 7 występuje kąt, który ma miarę 40 stopni, a tutaj występuje kąt, który ma miarę 60 stopni. To jest to, co mówiłem, że te kąty, które występują przy tym boku, jeśli chcemy korzystać z cechy kąt, kąt, bok, muszą być i Identyczna. Tutaj mamy 40 stopni, a tutaj jest 60 stopni, więc jaki jest wniosek, że te dwa trójkąty nie są do siebie przystające? Popatrzmy teraz tutaj na ten trójkąt. Widzimy, że ten trójkąt, ten nasz wyjściowy, ma bok, który ma długość 7. Widzimy, że bok w tym trójkącie ten oto, ma również długość 7. Widzimy, że kąt, który znajduje się przy tym boku, ma miarę 60 stopni. Więc zaznaczymy sobie tutaj ten kąt w taki sposób, na fioletowo. I y, ten kąt 60 stopni występuje przy boku, który ma długość 7. I również w tym trójkącie przy boku 7 występuje kąt, który ma miarę 60 stopni. To może być e, troszeczkę. E, nie wiem jak to nazwać, to może być troszeczkę dziwne i może to wprowadzać w błąd, ponieważ ten kąt występuje tutaj po drugiej stronie. Nigdy nie możemy sugerować się tym, w jaki sposób to jest napisane. Musimy patrzeć, w jaki sposób te kąty tutaj są ułożone i powtarzałem to wielokrotnie, że ten kąt, który ma miarę 60 stopni, występuje przy boku, który ma długość 7, i tak też jest tutaj w tym trójkącie. I. Finalnie dochodzimy tutaj do tego kąta, który ma miarę 40 stopni. Ten kąt nie występuje przy tym boku, i w tym trójkącie również ten kąt, który nie występuje przy tym boku, który ma długość 7, ma miarę 40 stopni. Tak więc na mocy cechy kąt-kąt-bok te dwa trójkąty są do siebie przystające, więc zapiszę to może tutaj w tym miejscu: trójkąt ABC AB. C jest przystający do trójkąta, i tutaj musi by, musimy być bardzo uważni przy zapisywaniu tutaj tego trójkąta. Popatrzmy, wychodziliśmy tutaj od wierzchołka A, który występuje przy 60 stopniach. Przy 60 stopniach tutaj występuje wierzchołek N. Później w tym trójkącie z wierzchołka A poszliśmy do wierzchołka B, czyli to jest. Ten drugi wierzchołek przy tym boku, który występuje przy nieoznakowanym y, kącie, i tutaj takim odpowiednikiem jest wierzchołek N. Ten wierzchołek występuje przy kącie, który nie jest tutaj y, oznakowany, to jest M, i w tym trójkącie z wierzchołka B poszliśmy do wierzchołka C, który występuje przy 40 stopniach, a tutaj przy 40 stopniach występuje wierzchołek O, czyli te dwa trójkąty są do siebie przystające. Abyśmy byli w pełni usatysfakcjonowani, możemy sobie napisać, że to przystawanie wynika z cechy kąt, kąt, bok. I oddzielimy sobie tutaj te dwa trójkąty takimi o, kwadratami. Damy taką otoczkę, aby pokazać, że te dwa trójkąty są przystające. I wcześniej. Wspominaliśmy coś tutaj o tych dwóch trójkątach, że te dwa trójkąty są dość ciekawe. Popatrzmy, co tutaj możemy zaobserwować. Widzimy, że w tym trójkącie znamy długość jednego boku, jest to siódem, i tak samo w tym trójkącie ten bok ma długość 7. I teraz popatrzmy, co dzieje się z kątami. Wiemy, że kąt, który występuje tutaj przy tym boku, który ma długość 7, ma miarę 60 stopni. Również w tym trójkącie, jeden z kątów, który występuje przy boku, który ma taką samą długość, czyli przy siódemce, ten kąt również ma miarę 60 stopni. I teraz popatrzmy, co dzieje się z drugim kątem. Widzimy, że ten drugi kąt występujący przy boku o długości 7 w tym trójkącie ma miarę 40 stopni. I również w tym trójkącie kąt, który występuje przy boku 7, ma miarę 40 stopni. I teraz z jakiego postulatu możemy skorzystać, aby stwierdzić, że te dwa trójkąty są przystające? Oczywiście możemy skorzystać z postulatu kąt, bok, kąt. I na mocy właśnie tego postulatu, tej cechy, stwierdzamy, że te dwa trójkąty są przystające. Zapiszmy sobie tutaj ten wniosek, że te dwa trójkąty są przystające. Najpierw opiszę tutaj ten pierwszy trójkąt, że to jest trójkąt DEF i on jest przystający do trójkąta. I teraz znowu musimy być uważni w oznaczaniu tego trójkąta. Tutaj zaczęliśmy od wierzchołka D, który występuje przy kącie o mierze 60 stopni, więc tutaj tym odpowiednim wierzchołkiem jest wierzchołek H. Później poszliśmy z wierzchołka D do E, który występuje przy 40 stopniach. Tutaj przy 40 jest wierzchołek G. I ostatnim wierzchołkiem jest ten tutaj wierzchołek przy nieoznakowanym kącie F, a w tym trójkącie będzie to wierzchołek. I, I te dwa trójkąty, o to jest pierwszy, to jest drugi, są trójkątami przystającymi. I teraz zastanówmy się tutaj, co dzieje się z tym trójkątem. No widzimy, że tutaj e, niestety ten trójkąt jest samotnik, bo on nie pasuje tutaj do żadnego z tych trójkątów. Nawet możemy sobie odpowiedzieć tutaj więcej. Popatrzmy. W każdym z tych trójkątów kąty mają 40 stopni i 60 stopni, co daje nam razem 100 stopni i pozostałe tutaj, pozostały kąt w każdym trójkącie będzie miał miarę 80 stopni. Więc ten kąt będzie miał miarę 80 stopni, ten również, ten kąt będzie miał miarę 80 stopni w tym trójkącie. Ten kąt będzie miał miarę 80 stopni i tak samo tutaj ten kąt. Ma miarę 80 stopni. I tutaj możemy sobie zaobserwować, że żadna z tych cech nie pozwoli nam dopasować tego trójkąta do któregoś z tych trójkątów w taki sposób, aby te trójkąty były przystające. Tak więc tutaj ten trójkąt jest samotnikiem, a jedyne pary przystających trójkątów, to te dwa trójkąty są przystające oraz te dwa trójkąty są przystające.